Ludzie zupełnie nie doceniają skali zmian, jaką można wykonać w parę lat i znacząco przeceniają, co mogą zrobić w tydzień. Jeśli więc myślisz, że zarabiając 3000 na rękę, jedyne na to cię stać w najbliższym półroczu to wyproszenie podwyżki o 200 zł lub okazjonalna paczka na święta, no to jesteś w błędzie. W najbliższym półroczu możesz nawet podwoić swoje zarobki miesięczne. Jak? Tłumaczę dzisiaj w pięciu sposobach, jak odmienić swoje finansowe życie. I pierwszy sposób no to. Zmień zupełnie branżę. Mówi się, że są dwie drogi do zdrowych, osobistych finansów: jedna to życie oszczędne, uważne, z dbaniem o detale, podejmowaniem dobrych i optymalnych decyzji finansowych, druga to po prostu ciągłe dążenie do zwiększenia przychodu. A zwiększyć przychód można na dwa sposoby: albo szybko w swojej działalności, albo zmieniając branżę na bardziej dochodową. Jaką? No zacznijmy od najbardziej dochodowej obecnie. Bo czemu nie skoczyć ze średniej, jaką zarabia się na przykład w polskiej szkole jako nauczyciel albo magazynier wyniesący jakieś 3 tysiące albo coś z haczkiem na rękę do średniej wynoszącej 6000 tysięcy na rękę bez zdobywania żadnych nowych dyplomów, licencji, magistrów, skomplikowanych zezwoleń itp. I tak, większość z nas pracuje, bo musi i chodzi do pracy z rozsądku, a nie z palącej pasji. Dlaczego więc nie spróbować z rozsądku zarabiać znacznie więcej za godzinę swojego czasu? I przy tym no, przestać ma na ciągły brak kasy. Jest to powód, dla którego zdecydowałem się na współpracę z partnerem dzisiejszej animacji, który idealnie pasuje dokładnie w temat przebranżawiania. Firma GoIT, która ma świetną ścieżkę dla osób, które chcą wystartować właśnie w branży IT, ale niekoniecznie chcą programować. Jest to ścieżka na początku zupełnie bezpłatna i bezpieczna, tak jak przebranżowienie powinno wyglądać. Małymi krokami, edukując się, poznając swoje silne i słabe strony, szukając w nowej branży swojego miejsca. No więc co GoIT przygotowało dla ciebie, widzę tej animacji? Możliwość sprawdzenia się w bezpłatnym maratonie QA, który trwa 4 dni i jest w pełni zdalny, czyli możesz wziąć w nim udział, nie wychodząc z domu. Dzielisz się w jego trakcie w rolę testera aplikacji, pracę, która nie wymaga umiejętności pisania kodu. Zostaniesz przeszkolony, dowiesz się, kim jest tester, jaką rolę pełni w zespole, poznasz też typy testowania i tego, jak szybko możesz nauczyć się tego zawodu i zacząć solidnie wynagradzoną pracę w branży IT. No i w trakcie maratonu spróbujesz bezpośrednio pracy testera i zdecydujesz, czy możesz się w tym zawodzie sprawdzić. Po maratonie podejmiesz świadomą decyzję, czy inwestujesz dalej w zmianę branży na IT. No więc gdzie jest haczyk? No haczyk jest w tym, że całościowa zmiana zawodu jednak no trochę potrwa. Zwykle do czterech miesięcy. Bezpłatny maraton to zaledwie początek procesu szkoleniowego. Jeśli jednak spodoba Ci się ta próbka, zasmakujesz pewnych oczywistych wygód pracy przed komputerem, to będziesz mieć możliwość podjęcia decyzji o kontynuacji przebranżowienia w oparciu o pełnowymiarowy kurs w branży, która jest głodna młodych talentów i specjalistów. Wszystko przy pełnej asyście właśnie specjalistów, tak jak powinno to bezpieczne wdrożenie w zawód wyglądać. No, jest to spełnienie relacji win-win. Ty wygrywasz miękkie i niedrogie wejście do branży, w której możesz szybko znaleźć wysokopłatne zatrudnienie. Oni wygrywają nowego, zadowolonego kursanta. Bezpłatny maraton zaczyna się już za parę dni. Zarejestrować możesz się w linku w opisie, więc kliknij, żeby zapoznać się ze szczegółowymi detalami i po prostu zapisać się. Ja gorąco polecam taki właśnie sposób przebranżawiania się, asystowany z pełnym wsparciem i doradztwem, bezpieczny, bo na pierwszym etapie wymagającym jedynie inwestycji czasu i, co chyba najważniejsze, w branży, w której jedynie Twoje umiejętności przemawiają za Twoją wartością. Są oczywiście branże, w których z miejsca możesz zostać wrzucony na głęboką wodę, najczęściej spotkasz się w tym zawodzie handlowca. I podobnie, ta branża też może być bardzo opłacalna, jeśli wpasujesz się w profil psychologiczny sprzedawcy. I trafisz na dobry produkt i dobrych menadżerów. No, i są też branże, które wymagają certyfikatów, papierów albo uprzedniego doświadczenia. Tutaj proces zmiany branży będzie nie tylko czasochłonny, ale obarczony sporym ryzykiem. Dlaczego? Bo najczęściej będą to branże wysoce konkurencyjne, ze znacznie mniejszymi szansami zarobku, jak na przykład praca w działach marketingu, praca grafika, praca przy użyciu specyficznego języka obcego w biurze. Tutaj wysiłek i środki poświęcone na szkolenie się nie będzie tak opłacalne jak w branży IT lub branży będącej blisko przepływu kasy, jaką jest praca handlowca. Niemniej warto czasem zainwestować w coś, co ci się wymarzyło, albo choćby po to, żeby zyskać przewagę na znanym tobie polu zawodowym. Będziesz bardziej ceniony nie tylko jako pracownik, ale rozwiniesz się jako człowiek. Nasze przemrażowienie nie będzie jednak w pełni możliwe i łatwe, jeśli nie zastosujesz się do rady z punktu piątego dzisiejszej listy. Druga rzecz dzisiaj: unikaj impulsywnego kupowania. Skoro już podnoszenie swoich zarobków omówiliśmy, to pomówmy chwilę o racjonalnym zarządzaniu budżetem. Jedną z największych przeszkód na budowaniu bezpiecznej poduszki finansowej jest kupowanie pod wpływem emocji oraz pod wpływem nawyku. Co to oznacza? Że nie każde wyjście do galerii handlowej musi zakończyć się wydatkami. Że nie każde lato to muszą być drogie wakacje z biurem podróży. Rozważ alternatywy, łamiąc utarte nawyki. Na zakupy zabieraj wyliczoną ilość gotówki. Przygotuj kompletną listę zakupów przed wyjściem na te zakupy. Nie idź na zakupy głodne albo pod wpływem silnych emocji. Głód powoduje nieracjonalne przeładowanie koszyka. Nie próbuj nadążać za trendami, tylko dlatego, że w słowie sąsiad ma. Odczekaj z kupowaniem drogich zachcianek dzień czy dwa i zobacz, czy ci nie przeszło zrezygnuj z wieczornych niekontrolowanych wizyt w sklepie po w cudzysłowie drobne przekąski, one potrafią zupełnie zrujnować budżet, jeśli skumulujemy ilość wizyt razy tygodnie, razy miesiące. Na no trzecia rzecz, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o zmianę finansowego życia, bank nie jest Twoim przyjacielem. Dopóki nie realizujesz inwestycji na miliony i nie masz milionów w środkach trwałych, bank nigdy nie będzie twoim przyjacielem. W starciu z bankiem to Ty jesteś na początku łańcucha pokarmowego. Jesteś klientem do pożarcia. Zwracaj więc uwagę na takie rzeczy w kontaktach z bankami, jak rosnące koszty obsługi bieżącego konta. Zawsze możesz rozglądać się za alternatywami. Banki na szczęście rywalizują między sobą ofertami, nawet takimi podstawowymi o klienta. Staraj się unikać jak ognia kredytów konsumpcyjnych, najwyżej oprocentowanych. Jeśli stać się na kupno kompletu mebli za 10 tysięcy złotych w ratach po 500 zł co miesiąc na 24 miesiące, czyli sumując w 12 tysiącach złotych całościowych kosztów, to staćcie również na ten komplet mebli za 10 tysięcy, odkładając przez 20 miesięcy po 500 zł. Wystarczy po prostu więcej samodyscypliny i rozpisanie długofalowych celów. Najpierw spłacaj najdroższe kredyty oraz kredyty hipoteczne w przypadku ich nagromadzenia. Szukaj ofert banków, które konsolidują liczne kredyty w jeden znacznie bardziej stabilny i no, realny dla Ciebie do obecnych Twoich zarobków. Staraj się nie kredytować ponad Twoje możliwości. Oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, dlatego uważaj na kuszące nowe auta w leasingu oraz drobne ratki, które w perspektywie lat mogą być bardzo kłopotliwe. No i bank może stać się narzędziem w osiąganiu określonych celów finansowych. W zasadzie jedynie w przypadku, gdy zgromadziłeś duży kapitał i masz liczne aktywa trwałe. Wtedy jednak nie oglądałbyś filmu na YouTube o tym, jak poprawić swoją sytuację finansową, tylko żyłbyś z bardzo nisko oprocentowanego kredytu na części swojego majątku, a ten sam majątek pracowałby, pomnażając się regularnie. Czwarta bardzo ważna rzecz w zmianie swojego życia finansowego: nadwyżki inwestuj. No ale dobra, co zrobić z naddatkowymi pieniędzmi? Chyba każdy ma coś z tyłu głowy. Na co by wydał od ręki ekstra 10 czy 20 tysięcy. Ale czy możesz bez tego przeżyć i włożyć te pieniądze w dobrą inwestycję? No to teraz pojawia się pytanie, jaka to jest dobra inwestycja przy takich na przykład niedużych kwotach. No więc rozważ takie kroki jak swój drobny biznes lub dofinansowanie biznesu kogoś z rodziny. Co do zasady, małe biznesy mają z reguły największą i najszybszą stopę zwrotu. 10 czy 20 tysięcy spokojnie wystarczy na wyposażenie małego domowego warsztatu, kupno narzędzi czy pierwszej partii produktów na handel. Zainwestuj w swoje wykształcenie. Czy będzie to pełny kurs branży IT, o którym mówiliśmy wcześniej, czy dodatkowe zaoczne studia, zrób ciekawą podyplomówkę albo zaawansowany kurs MBA w branży, którą znasz. Zdobądź wiedzę, która zostanie z Tobą na lata, to na pewno nie straci na wartości. Jest to coś, co da Ci przewagę w przebranżowieniu, ale również po prostu rozwinie cię jako człowieka, poszerzy Twoje horyzonty i da Ci dużo osobistej satysfakcji. Zainwestuj też w swoje zdrowie. Znowu nieduże kwoty są warte inwestycji w te obszary zdrowia, które za lat 20 mogą kosztować nie dziesiątki, a setki tysięcy w leczeniu czy rehabilitacji. No i oczywiście rozważ giełdę. Umówmy się jako amator do amatora. Inwestowanie w kryptowaluty i giełdy walutowe przypomina bardziej wizytę w kasynie i jednorękiego bandytę niż realne zabezpieczenie kapitału. Ale nie zapominaj, że oprócz tych modnych rzeczy mamy klasyczną giełdę, na której znajdziesz wiele ciekawych produktów, które sprawdzają się przez lata, dając regularny i w miarę przewidywalny zwrot swoim inwestorom. Nawet nieduże kwoty w perspektywie stabilnych paru lat mogą dać przyzwoity zwrot i pomnożenie oszczędności. No i kolejna rzecz, zainteresuj się giełdą rzadkich towarów. Kolekcjonowanie oryginalnych obrazów na aukcjach nie musi być drogą snobistyczną rozrywką. Podobnie jak w wielu branżach funkcjonują różnego rodzaju giełdy produktów rzadkich, białych kruków, rzeczy poszukiwanych i potencjalnie szalenie drogich w odsprzedaży po latach. Jeśli masz czas i zasoby oraz odrobinę pasji detektywistycznej w dziedzinie, którą znasz i lubisz, to może być to niezły kierunek zabezpieczania kapitału. No i piąty punkt poduszka finansowa. W zasadzie punkt pierwszy nie miałby żadnego sensu. Jeśli nie będziesz posiadać tzw. Tak poduszki finansowej, czyli środków, które w przypadku rzucenia pracy tu i teraz pozwolą ci na komfortowe funkcjonowanie przez minimum 3 do 6 miesięcy. Niektórzy odkładają nawet 12-miesięczną poduszkę finansową. Ale dlaczego to takie ważne? Bo żyjąc jak student od pierwszego do pierwszego, bez żadnego zabezpieczenia, podejmowanie jakichkolwiek wyborów jest szalenie skomplikowane i obarczone olbrzymim stresem. Wyobraź sobie, że szef stworzył w ostatnich dwóch miesiącach bardzo toksyczną atmosferę, urągającą godności, upokarzającą. Masz 35 lat i pomiata tobą 25-letni menadżer. Jak się odezwiesz, to zostaniesz zwolniony i z dnia na dzień stracisz jakąkolwiek finansową płynność. Natychmiast. Więc, no, co zrobisz? Siedzisz cicho i pokornie dajesz się upokarzać, bo zmiana pracy wydaje się wtedy marzeniem. Jeśli jednak miałbyś odłożone w skarpecie 6 miesięcy awaryjnego budżetu. To z dnia na dzień pakujesz rzeczy i żegnasz się z mobbingiem. Zresztą, nie tylko mobbing jest tutaj problemem. Głupi ból zęba i awaryjna wizyta u dentysty oznaczał pokażające pożyczanie 500 zł od rodziców. Gwarantuję, że nie jest to przyjemne mieć 40 parę lat i żyć jak student od pierwszego do pierwszego. A poduszka finansowa daje komfort. Komfort pozwala na odwagę. I tej odwagi gorąco ci życzę, choćby do wzięcia udziału w bezpłatnym maratonie QA z firmą GoIT, do którego linkuję w opisie. Gorąco polecam. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.